I... Najlepszy start. Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w najnowszym filmiku i dzisiaj sobie spróbujemy fasolek Bertiego Botza z Harry'ego Pottera. Wszyscy tutaj poza mną próbowali. Ada próbowała, Radek próbował i Piotrek też próbował, ja nie próbowałam. I generalnie będziemy robić tak, że przesypiemy sobie do pudełeczka, każdy z nas będzie losował, nie będziemy mówili jaki kto ma smak, dopiero powiemy po fakcie. Ty losujesz pierwszy, zamknięte oczy. Dawaj, poczekaj, ja muszę sprawdzić co to, dobra. Już mogę? Szafli. Tak. Everyday mam szafli. Dobre czy niedobre? Nie wiem. Trochę mi taką cytryną. To dobre. Kuchni. To dobre. Tak, nic nie czuję. Dobre, chyba. Czyli gruszka, bo tak to byś miał gluta z nosa inaczej. Nie, ale to dobre, no. Takie słodkawe. Takie lekko kwaśne, a co jest słodkawe. Ale nie patrz. Nie patrz. Nie patrz. Pokaż. Jest z grubej rury. Szygi, tak? Z grubej rury na początek. Musisz długo to wiesz tak. Dobre mam. Tak? To nie są żygi, mam dobre. Bruskwinia chyba. Bruskwinia. No, bruskwinia. No, okay. Dwa owoce pod rząd, ta zada. Zamknij oczy. Przepuść mi się. Mhm. Nie jest źle. Ale nie patrzcie na kolory, bo możecie sobie... Zwizualizować. No, wizualizacja. Zwizualizować. Trawa. Trawa, dobrze. Dobra, Piotrek. Piotrek, zamknij oczy. Ja trafię na pewno na coś złego. Pokażę kolor. Nie patrz. Aha, dobra. Aha. To jest twoje. Dobre czy niedobre? Wosk z uszu. Nie, to nie jest wosk. No jak, jak? A nie, jak to jest ta. To jest ta pianka. Marshmallow. Tak? No i to ci tak nie smakuje? Taka sobie jest. Dobra, Radek. Mówię drugie podejście. Nie patrz. Może się starło po prostu. A, ja mam wkazać. Już? No już możesz. Dobre czy niedobre? Chyba nie. Chyba nie dobre. To smakowało. Mam rzeczy na języku. Jak to smakowało? To tak smakowało takim. Nie wiem jak to określić, ale takie. Aż mi język cierpnął od tego. No to wosk, no. No niedobre. Dobra, ja, Jezus, ja teraz coś na pewno złego wylosuję. Teraz kolejka złych będzie. Okay. No. Same jakieś dobre. Nie pastą do zębów. Nie. To jest masz to samo co Piotrek miał. Piankę? No. Dobre. No jest taka zwykła. Trochę, ale to ma trochę posmak lukrecji, nie? Tak, nie, na początku. Dobre, naprawdę dobre, nie jest. Nie patrzcie na kolor. A, da. A, da. Oooo. Nie! Co to jest? Chyba to. Chyba ziemię masz. Ziemię albo kiełbasę. Jak to? Co to? Ziemia. Ziemia. No, no skosztować. No co ty głupi jesteś, dawaj Piotr. O, jak wali ziemią. Poka. O fuj, jak je! Ej, faktycznie to, ej, seryjnie mówię wam, że to pachnie ziemią, takim, po prostu taką ziemią świeżą, takim mrowiskiem to pachnie. Kretuwą, o, kretuwa. Bez kitu, naprawdę. Ale taką cytryną zajeżdża trochę. Pokaż. Okej. No, możesz poczuć to, co ona poczuła przed chwilą generalnie, czyli ziemia chyba. Albo kiełbasa. Albo jakiś robak, albo inny. Nie. To nie było takie czerwonowe. Ziemia? Nie. Ziemia? Ale niedobre. Nie. Takie kiełbacha, stary, wali tak kiełbasą, że to jest kiełbacha, no powołaj. Taka kiełba. Aż mnie też nie potrzebowałem. Taka zgniła kiełba. Laj. No. Niesprawiedliwe, ona powinna poczuć. Ma same dobre. Ale mi je... To nie jest ziemia? Albo robak? Nie. Co to jest? To powinna być cytryna. A nie glut? A bo to jest jajko! To jest jajko, gnite. Stare! O Jezu! To jest gnite jajo. Mamy na żygi ciągle już. Bo podobny jest do cytryny, a to jest gnite jajo. O Jezu. Jak śmierci. Wybornie. To nie pójdę mi o Jezu. Jakbyś takie k***wa zgniłe jajo do żurka wrzucił, nie? O Jezu, mam to między zębami. Nie mogę tego wyciągnąć z zęba. Co to teraz ja? No dawaj.
A na koniec jemy wszystkie nuggets. Nie, pokaż. No dobra, dawaj. Żygi. Albo brzoskwinie. Nie ma smaku. Żygi są najgorsze. O kurwa ma! Bo właśnie chciałem to dodać, że żygi są najgorsze, bo dopiero po jakimś czasie kuchnij. Czujesz, będzie niedobre. Co czujesz? No co? Chyba robak. Ja to mam robak, no. Wezmę ten szary. Ja też wezmę, tak, bo ty jeszcze szary. No, 3-4. To jest pieprz. Nie pluć, nie plujcie. Naprawdę jak pieprz. Ale dobre. Serio, ja lubię pieprz. Normalnie, jak pieprz. I to tyle, moi drodzy, w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Auratka pojawi się odcinek ze mną, więc zapraszam was. 10 pytań do majuchy. Tak, 10 pytań do majuchy. Zapraszam was bardzo serdecznie i żegnam się z wami. Cześć!